Witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce dzisiejszego dnia, energetyce 24 marca 2019 roku. I proszę Państwa, jesteśmy pod wpływem trójeczki i znowu magiczność marca i bym powiedziała takie ciekawostki numerologiczne. Znowu w tej rozpisce tych szczegółowych wibracji dzisiejszego dnia mamy do czynienia z trójkami, szóstkami, dziewiątkami. No i znowu bym powiedziała, proszę Państwa, dobry dzień do wszelkiego rodzaju twórczości. To niestety powtarzam w tym miesiącu często, ale no mamy marzec i marzec jest związany z twórczością. No ale niedziela. Niedziela no raczej pracować nie będziemy, chyba że artyści. Więc artyści jak najbardziej mogą tworzyć wszystko. Wszystko, czym się zajmują. Ale również, proszę Państwa, w sprawach uczuciowych, czy w sprawach rodzinnych, czy w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów, też możemy dzisiaj być bardzo, bardzo twórczy. Więc proszę Państwa, jeżeli mamy jakąś zagwozdkę, jeżeli mamy jakąś trudną rozmowę, szczególnie na tej płaszczyźnie rodzinnej, to ja myślę, że dzisiaj można ją przeprowadzić, bo bardzo często może być tak, że by wydawało nam się, że będzie bardzo nerwowo, że będą różnego rodzaju napięcia, a to wszystko okaże się, że poszło jak po maśle. Więc jestem w dniu dzisiejszym oczywiście za twórczością, ale również jestem w dniu dzisiejszym za rozmowami z innymi ludźmi, za zakopywaniem wojennych toporków i radością ze spotkań z innymi. Troszeczkę, jeżeli bym powiedziała, na co powinniście Państwo zwrócić uwagę dzisiaj z takich troszkę trudniejszych rzeczy, to bym powiedziała na pewno na doenergetyzowanie swojego ciała. Doenergetyzowanie swojego ciała, bo może macie za mało witamin, mikroelementów, suplementów, więc może warto byłoby na przykład coś dobrego energetycznie, witaminowo, może jakiś wyciskany sok spożyć, albo po prostu poćwiczyć, albo iść na spacer i pełną piersią oddychać, żeby dotlenić swój organizm, żeby było więcej energii, bo właśnie tak jak mówię, gdzieś może tej energii nam być nie tyle, co trzeba. I kochani, inspiracja na dzisiejszy dzień. Mogę bezpiecznie spojrzeć w głąb siebie. No i oczywiście niektórzy z Państwa będą przerabiać siebie. Natomiast ja bym powiedziała przy energetyce dzisiejszego dnia, gdzie mówię wychodzić do ludzi, to jeżeli bym miała wybrać, co robić, czy przerabiać siebie, czy wyjść do ludzi, to bym powiedziała zdecydowanie wyjść do ludzi. Oczywiście dużo dziewiątek w dzisiejszej dacie, w tym takim szczegółowej analizie mówi, że rzeczywiście dziewiątka, no do, to co jest związane z wnętrzem, z duchowością, z duszą człowieka, można dzisiaj również naprawiać. Natomiast gdybym miała wybierać, to wychodźcie do ludzi, nie siedźcie w domu, a naprawiajcie się wieczorem. Ale co jeszcze mówi inspiracja? Gdy przenikam wzrokiem poglądy i wierzenia innych ludzi, widzę siebie jako mądrą, piękną i wspaniałą istotę. Kocham to, kim jestem. Więc jakbym to przełożyła na energetykę dzisiejszego dnia? Tak, żeby spotykać się z innymi ludźmi i znać swoją prawdziwą wartość i nie umniejszać w sobie w żadnym przypadku. I jeszcze afirmacja na dzisiejszy dzień. Afirmacja na dzisiejszy dzień. Mam ważną rolę do spełnienia w życiu mojej planety. Ja bym powiedziała w życiu ludzi, z którymi się spotykam, aby w każdym człowieku miała zobaczyć coś dobrego. I życzę, żeby również w Państwa ciałach, duszach inni widzieli dobre rzeczy. Do zobaczenia jutro!